To jest program Poznaj Podkarpackie, a ja dzisiaj jestem w Rymanowie, do którego Państwa zapraszam i który Państwu polecam. Rymanów Zdrój, uzdrowisko. Można tu przyjechać do sanatorium, można przyjechać na spacer, można na weekend, a można, jak się okazuje, też do szkoły na przykład przyjechać. Agnieszka Kopiec razem ze mną, dyrektor szkoły sanatoryjnej tutaj w Rymanowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Koniec roku szkolnego blisko, ale jak się okazuje, tutaj do szkoły też można przyjechać, no bo Rymanów jest skojarzony także oczywiście z tym leczeniem chorób dzieci. No jak to wygląda, kiedy taki młody człowiek jest tutaj skierowany do sanatorium? Ja może zacznę od tego, że to jest bardzo specyficzna szkoła, szkoła sanatoryjna, która pracuje na okrągło przez cały rok, szczególnie w półroczu ciepłym, czyli od maja do października mamy najliczniejsze turnusy. I taki młody człowiek, kiedy trafia na leczenie uzdrowiskowe do szpitala uzdrowiskowego, do Zimowita, to automatycznie staje się uczniem naszej szkoły. Tak jak w każdej, jak w swojej szkole macierzystej, uczy się w klasie według planu zajęć, a po południu trafia w ręce wychowawców, którzy proponują bardzo różnorodne zajęcia. To są często zajęcia wspierające terapię, bo do naszej szkoły trafiają dzieci przewlekle chore, z różnymi schorzeniami. I co jest zaletą naszej szkoły? To, że u nas są klasy do 16 osób. Taka klasa czasem liczy około 10 osób. I dziecko, które chorując w szkole masowej, opuszcza lekcje, raczej jest wycofane. W naszej tutaj nie ma szans na wagary. Nie, na wagary absolutnie nie ma szans. Tak sobie trochę myślę, no z jednej strony sanatorium to ma być taki czas relaksu, odpoczynku, no ale dla takiego młodego człowieka to nie ma tu czasu na relaks. To znaczy... Żart oczywiście, żartuję pani dyrektor. Oczywiście, że jest czas na relaks. Można się relaksować w czasie zabiegów, bo one są bardzo różnorodne, ale relaksujemy się też, dzieci się relaksują w czasie zajęć, bo te zajęcia są prowadzone w specyficzny sposób. Właśnie tak się domyślam, że już tak zupełnie poważnie mówiąc, to jednak staracie się tym dzieciom, które tutaj trafiają na leczenie, no uprzyjemnić ten czas, ten pobyt, kiedy są tutaj bez rodziców, rzeczywiście daleko od swojego środowiska. Tak, bez rodziców, czasami to rozstanie dla nich jest trudne, ale ja mam tak sprawdzoną kadrę nauczycieli i wychowawców, mogę śmiało powiedzieć, że szczególnie na początku to ta kadra to są takie mamy i tatusiowie dla naszych dzieciaków. I dowodem na to, że jest fajnie w naszej szkole, jest to, że dzieci wracają. W ciągu roku dziecko może przyjechać dwa razy na leczenie uzdrowiskowe i mamy rekordzistów, którzy są na kolejnych turnusach leczniczych po kilka, a nawet kilkanaście razy, bo mówią, że w Rymanowie Zdroju, w szkole sanatoryjnej jest po prostu fantastycznie. I oceny, które tutaj zdobędą, są przepisywane tam do dzienników w szkołach, gdzie mieszkają, tak? Tak, każdy. Szóstki tak, piątki też. Wszystkie. Jedynki nie. Pojawiają się też jedynki. Wszystkie oceny wypisujemy na zakończenie turnusu, na zaświadczeniu. Również oceniamy zachowanie uczniów, bo to zaświadczenie dziecko zabiera ze sobą do szkoły macierzystej. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. W takim razie nie straszna szkoła, także tutaj w uzdrowisku w Rymanowie Zdroju. Szkoła to jedno. Nauczyciele, o których wspomniała pani dyrektor, to drugie, bardzo sympatyczni, którzy mają wiele talentów. Z jednym z nauczycieli zdążyła już porozmawiać Ilona Małek. Proszę posłuchać. Jak ciekawie spędzić czas w Rymanowie, podpowiadamy. Warto zajrzeć do pracowni Roberta Myszkala po to, by zobaczyć przepiękne ikony i posłuchać wyjątkowej muzyki. Witam, panie Robercie. Witam państwa bardzo, witam panią, witam was jako gości w mojej pracowni. Skąd ikony w Rymanowie? No Rymanów Zdrój jako część Beskidu Niskiego nie da się w zasadzie wymienić jako brak, miejsce, gdzie nie ma ikon. Wołtuszowa, okoliczne wioski, wszędzie mieszkali Łemkowie i ta ikona była powszechna. Zresztą 70% tego, co mamy w kościołach, można byłoby zaliczyć do ikony, gdyż jest to tempera jajowa na desce i te formy spełnia. Natomiast to, czy ma bardziej wschodni charakter, taki właśnie chrześcijan-wschodni, czy zachodni, to już zależy od żałów wtedy od czasów, jaka społeczność dominowała i na czym się wzorowano. Czy chętnie tutaj do tej pracowni zaglądają turyści, kuracjusze?
No, pracownia jest na uboczu, z dala od tego zgiełku, kiedy wszyscy spacerują po dyptakach, śpiewają głośna muzyka, to jest cisza, spokój na dawnym szlaku turystycznym w kierunku Iwonicza. I cisza, spokój powoduje, że można pomyśleć, zastanowić się, no i pooglądać to, co tworzymy. Zresztą ikona jest na tyle specyficzna, że pozwala odpocząć nie tylko tym, którzy oglądają tę ikonę, ale i twórcom. Wtedy można się wyciszyć, mieć odpocząć od całego świata i zająć się czymś, co jest na tyle ciekawe, że niekoniecznie pospolite na dzień dzisiejszy. Ja miałam okazję już zobaczyć te ikony. Kiedy na nie patrzę, to wydaje mi się, że one są takie jakby nadgryzione przez ząb czasu. To jest celowy zabieg. Proszę Państwa, no ja nie mam czasu czekać 200-300 lat, żeby zobaczyć ten efekt charakterystyczny dla tych właśnie starych bieszczadzkich i beskidzkich cerkiewek, gdzie nie ma czasu na odnowienie. One nie błyszczą jak w ławrach czy w soborach moskiewskich, tylko właśnie troszkę zaniedbane, trochę przykurzone, nadgryzione przez korniki. Zresztą podobne zbiory ma Sanok. To, co w Sanoku oglądamy, to są rzeczy, które zostały po naszych przodkach, po poprzednich pokoleniach. No ja chciałbym ten efekt właśnie takiej ikony uzyskać. No, wymaga to więcej troszkę pracy niż normalnie, ale myślę, że moim zdaniem, że tak jest lepiej. One nie błyszczą, ale jednak można zobaczyć elementy, na przykład kamienie, które są wkomponowane w obudowę, w oprawę. No, jeżeli chodzi o kamienie czy dodatki metaliczne, to nie na każdej ikonie tak bywało. No, ikony, które na przykład według przekonań ówczesnych mieszkańców uratowały czy to przed chorobą, czy najazdem nieprzyjaciół, no w zasadzie były w ramach podziękowania zdobione. I wtedy zdobiono czy drogimi kamieniami, czy trofejnymi, powiedzmy, wotami w postaci tam złotych pierścieni i tak dalej. Więc w takiej formie bogate ikony próbujemy również robić, okuwając metalem techniką Tiffany'ego, z kamieniami, czasami z kością, w zależności od również moich powiedzmy wyobrażeń. Ale nie tylko ikony możemy tutaj zobaczyć, także stare instrumenty i wysłuchać koncertu. No, proszę Państwa, ci, którzy zdecydują się na spacer właśnie do galerii, mając jeszcze szczęście, że zastaną całą naszą trójkę, wtedy zapraszamy na koncert muzyki dawnych, od Dumek Głębkowskich po średniowieczne, powiedzmy w tym momencie utwory, po współczesne, na instrumentach starych, no bo tak się składa, że oprócz tego, że piszę ikony, to jednak zbieram dawne instrumenty od lat, gdzieś tam stare cytry, czasami dostaję w prezencie na imieniny od przyjaciół jakieś coś, co będę naprawiał potem z półtora roku. I najpiękniejsze to, że można potem na nich zagrać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam na kolejny odcinek programu, a teraz zapraszam do wysłuchania muzyki. No i także dla takich koncertów, dla posłuchania takiej muzyki, dla odwiedzenia takich pracowni, także warto przyjechać do Rymanowa Zdroju. No ja także Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego programu. Dziś przypominam, program Poznaj Podkarpackie z gminy Rymanów, z Rymanowa Zdroju, uzdrowisko. Proponujemy Państwu to miejsce odwiedzić, wybrać się tutaj czy na dłuższy pobyt, czy na krótszy, czy na weekend, czy na spacer, czy na chwilę. Na pewno warto tutaj się na chwilę zatrzymać. Polecamy Rymanów Zdrój dziś na antenie TVP3 w ramach cyklu Wiosna w regionach. Do zobaczenia.